dojechaliśmy na Passo Palade. Jest piekielnie zimno. I ten termometr tutaj trochę oszukuje, bo jak porównywaliśmy z moim termometrem i tam jeszcze z innym, on tak dosyć opornie zmienia tą temperaturę. Długo trzyma, to słabo zmienia, aktualizuje się. O, to słowo miałem na myśli. W tej chwili pokazuje 11,5, ale jestem pewien, że jest około 10. Że jak będzie gdzieś tutaj parking, to jeszcze dołożę sobie deszczówkę na siebie założę i rękawiczki zimowe, bo kurde, zimna cholera. Ale zaczyna się naprawdę widokowo. Co prawda to niebo takie słabo to wygląda, my tam na górę jedziemy, więc tam to już w ogóle będzie berger totalny. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Koledzy tu co po niektórzy są ubrani jakby na plażę do tego, tylko o brzegu jechali w dżinsach i w takich tam bucikach lekkich. No to im dupka trochę zmarznie. A ja sobie śmigam Street Triple MRS, jak już wspominałem wcześniej, testowym motocyklem, czy demo motocyklem z firmy Moto44.pl z Poznania. No i podziwiam widoczki, jest super sprzęcik, fajnie tu się mi pociska, skręca w marzenie. Staram się jechać dość oszczędnie, bez jakichś szaleństw, bo muszę dojechać do miejsca spotkania. Chciałbym dojechać do miejsca spotkania bez tankowania. I pokazuje mi tu 200 km zasięg, więc no wszystko wskazuje na to, że bezproblemowo dojadę. Spalanie tutaj rzędu 4,3 mi teraz wychodzi, więc naprawdę małe. No, termometr już pokazuje 10 stopni. To pewnie u mnie w MPEK-u już by było z 8. Także piździ na tej Passo Palade. Co prawda miała być tu ładna pogoda, a tam kurde z góry widzę, że nawet jakiś deszcz możliwy. To co przed nami jest, to nie wróży nic dobrego. Pozycja tutaj na tym motocyklu jest taka sportowa, że na dłuższy dystans wiadomo, to nie jest zbyt wygodne. Kanapa jest bardzo wygodna. Generalnie ja jestem niski, więc jakichś tam dużych problemów nie mam, ale trochę już czuję na kolanach ból, a no, na MTK-u tego nie miałem. O właśnie, muszę sobie wyprostować kopyta. Więc to podkurczenie jednak czuć tutaj, efekt tego podkurczenia takiego tej sportowej pozycji. No ale co się dziwię, no. Co ma nie być czuć? Czy tu jest jakieś jedzenie? Czy nie ma jedzenia? No i to na pewnym legaliku, proszę bardzo. Czemu nie? Dobra, temu trzeba zjechać, bo on na pewno nie będzie zwalniał. A jednak. No i się zdycha. Fajne, taki, ten przyczepny asfalt, taki stary tutaj jeszcze jest. Może nie wygląda najlepiej, ale on jest kurde super, super przyczepny. Jest taki papier ścierny. Taki pumeks bardziej niż papier ścierny. No, na jedno wychodzi. Naszym celem jest miejscowość Vipiteno, tam się spotykamy. Stamtąd wyjeżdżamy do Polski na przyczepie. Natomiast przed nami jeszcze jest Passo Giovo, które jest kurde tak wysoko, że patrząc na tą temperaturę, a jesteśmy gdzieś na wysokości 1200, jeszcze zjeżdżamy i to tam to będzie w ogóle jakiś kurwa berger. Berger total.
Ale mówiłem, że będzie zimno, także wszyscy są na to przygotowani. Znaczy przygotowani w sensie psychicznie. Bo jak już wspomniałem, to niektórzy w jeansach takich zwykłych jadą, więc co po niektórych raczej, to jedna osoba jest w jeansach. To źle by się... O, teraz tu przyszedł. Cudnie. Ale kurde, no jest nadzieja, że ta pogoda trochę się rozdmucha. Kantery, Harley. Dobra. Fazerek. Fazerek. Dobra, jakiś tam biały łeb widzę. W celu mamy jeszcze 80 km, czyli szczerze tak 60 km, jak nie lepiej, takich zakrętów, bo potem dojedziemy do Wipitem. No w zasadzie nawet więcej, bo Paso Giovo kończy się miejscowością Wipiteno, więc będąc szczerym, to nawet więcej niż. Na Mustangu. Tego pewnie na kamerze tak nie... No, na pewno nie widać tego na kamerze tak dokładnie, ale naprawdę robi to wrażenie, taki widok tej doliny i miasta takiego oświetlonego, to nigdy obraz tego nie przekaże, co oczy widzą. Ale szczególnie jak się tutaj jest, powiedzmy, pierwszy raz, to najchętniej by tu się człowiek ciągle zatrzymywał i zdjęcia robił. A potem jak się te zdjęcia przegląda, to kurde, przecież tego nie widać w ogóle na tych zdjęciach. Available. O, samochód. Trzeba uważać na ciężarówki, bo tu niestety też się czasami pojawiają, a ciężarówka to już może trochę tu stracha narobić, że tym bardziej, że jak ona pod górę jedzie, to oni tam specjalnie nie są chętni do zwalniania i tu jakiejś tam jazdy asekuracyjnej. On tu na pełnym bucie wjeżdża, bo przecież cały czas ma pod górę, jak się zatrzyma, to sprzęgło spali, czy tam no, skrzynia generalnie będzie miała duży problem. Po fladze tak to nie mam. Trochę filozof zrobił ten motocykl. Tak, ja właśnie się rozglądam za knajpą, także jak nie... No, najbliższa... Czyli tak jak mówiłem, koledzy są już głodni, ale ja też jestem głodny, więc... Ale nie mówię, że nie. No, takiego typa Titanica zatrzymać, to mają co robić tam te hamulce. Ale szerzej, bo jak ci wyskoczy coś, to ci zdziwić. Właśnie, to jest to, co mówiłem. Uszy mi się zatykają. Zmiana ciśnienia spora.
not available. Zobaczymy, nie? Bo może coś tu zjemy.